Angular Play zaprasza Was na odcinek, subskrybuje go każdy z nas. Wouldn't it be nice living life like everything was a party? Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft od tyłu. Dzisiaj znowu chcę wam pokazać co... Nie co. Ludzie, nie co. Ale kto się dostał? Nie ma tych osób ze mną na serwie. Nie ma w sumie nikogo ze mną chwilowo na serwie. Ponieważ jest rano i albo wszyscy śpią, albo ich nie ma. Bo na Skype'ie nikogo nie ma, przynajmniej nie u mnie. A więc tak, WTC chyba już jest skończone. Skończone, albo przynajmniej tak się wydaje, że jest skończone. Ale zacznijmy, kto się dostał. Od razu mówię do tych osób, po wysłaniu filmiku napiszę na prywatną wiadomość i oni podadzą mi swoje niki na Minecrafcie. Oczywiście serwer jest również dla osób non-premium, więc wszyscy mogą grać, bo wiem, że też się pytaliście, a więc teraz muszę napisać, powiedzieć wam, kto doszedł. A więc tak, pierwsza osoba to 92 Koka 92, druga osoba Unnamed Games, trzecia osoba Vertex.pl, czwarta osoba TheBanan 750 i piąta osoba GameTdude.pl. Dobrze, chyba czytam, prawda? No tak. Tak, to są te osoby, które się dostały. Gratulacje, wy mieliście najlepsze komentarze. A więc jeszcze raz mówię, kto nie wie, o co chodzi. Żeby to jest serwer Minecraft od tyłu, czyli serwer, gdzie serwer ten stoi na beta, Minecraft Beta 1.7.3, czyli tej starej wersji Minecrafta, bo mi się wydaje, że ona jest bardzo dobra, najlepsza, przypomina stare czasy i tak dalej. Dlaczego tam kobel jest? W ogóle kto mi tam kopułę zrobił? No i tak. Ale fajna kopuła, naprawdę nie, kto to robił? Trojem pracy, no, aha, no bo to ja pisałem, dobra, i tak, kto po prostu napisze najlepszy komentarz, dlaczego to właśnie on ma się dostać na serwer, no to biorę go do whitelisty. W tym odcinku właśnie dodałem 5 osób, dodaję, a... Znaczy, w tamtym odcinku już mówiłem, że teraz będą dodawane 5 osób, a teraz, w tej chwili, nie wiem, ile do następnego odcinka dojdzie osób, czy jedna, czy 200, nie no, myślę, że będę brał od 1 do 5 osób, tak, co odcinek. I na pewno już następny odcinek będzie z kimś, może z kimś z wygranych, to się dostali, może z kimś, kogo już ujrzeliście, no i to w sumie jest na tyle. Nie wiem, czy tu się coś zmieniło, czy Dike jeszcze coś budował. Na razie przynajmniej nie widzę tutaj zmian, nie mówił mi o niczym, że coś zrobił. Na razie te jego WTC stoi, no i to na razie jest na tyle. Dzięki, puste jest. Dzięki, Inarka. Angular Play zaprasza Was na odcinek, subskrybuje go każdy z nas.